Profesor Sarnicka, ty... Dzień dobry. Troszkę to zmieniało, co? No nie mogę, ty, to ona jest. Z definicji klasycznej prawdopodobieństwa korzystamy wtedy, gdy wszystkie zdarzenia elementarne sprzyjające danemu zdarzeniu są jednakowo prawdopodobne. Nowy cukier jest tak samo zły jak biały. Białego absolutnie nie możemy jeść, bo to jest biała śmierć. 90% społeczeństwa nie przyswaja laktozy. Pomidory zawierają gen ludzkiej skóry. Sałata hodowana jest hydroponicznie. Można próbować jeść szpinak, ale w szpinaku pojawiają się szczawiany, które są niedobre dla kości. Kurczak jest faszerowany estrogenem. Można wyjeść ryby, ryby są w porządku, ale giną i też nie należy ich jeść. Wie pani, on prawie nic przez całe życie nie mówił. W ogóle nic nie mówił. A jak już mówił, to o tych, no wie pani, o UFO. Nic nie mówił i był skąpy. Pani wie, że ja musiałam go na kolanach prosić, żeby on mi na fryzjera dał? Nic nie mówił, tylko o tych kosmitach i o spotkaniach trzeciego stopnia. A ja na palcach lewej ręki mogę wyliczyć, ile on razy miał spotkanie pierwszego stopnia ze mną. Chociaż jeszcze to nazwisko. Robak. Anatol. Anatol. Anatol, dlaczego? Dlaczego ty mnie zostawiłeś z niczym? Anatol! Dobra, idziemy. Fajne. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, można? Ja na makijaż do pani. Taki próbny. Na wesele czy coś? Nie. Właśnie taki pani typowy, pogrzebowy. Ja bym chciała, żeby to wszystko było bardzo estetycznie. Widzi pani, ja dbam o szczegóły, więc nie chcę wyjść na jakąś taką bezgłościarską dziamdzie w ten ostatni dzień, bo to przecież ważne, prawda? Więc... Tak, proszę pani, tak. To jest bardzo ważne. Zrobimy to jutro o godzinie 8, tak? Dobrze. Tutaj o 8. Dobrze. Ja po godzinach panią załatwię. Ja dziękuję, bo to tak? Ważne jest dla mnie. Dziękuję. No, do widzenia, tak. Ja nie przeszkadzam, do widzenia. Ty, to chore jest, co? Wiesz, jak ty jesteś taka pracująca dziewczyna, to może ja miał dla ciebie zlecenie po godzinach. Pochówek chciał mieć przyzwoity. W prześcieradło mnie zawiniesz i wrzucisz do rzeki. Zwariowałeś? Nie. A wynagrodzę ci to. No ciekawe. I to na różne sposoby, nie tylko tak jak myślisz. No jak mnie wynagrodzisz? Diament mam schowany. Na brzegu. Robimy internet? Robimy. To co? Sam kicniesz na dywanik? Czy mam ci pomóc? Thank you.
Daleko jeszcze do tej wody? Zamknij się! Gdzie jesteśmy? Na moście! Przepraszam za kłopot. Nie przepraszaj!